Dobrze, że zwycięstwo naszych piłkarek ręcznych nie jest dowcipem. Kwiecień okazał się być niezwykle udanym miesiącem pod względem sportowym dla naszej szkoły. Otóż 8 kwietnia mogliśmy być świadkami olbrzymiego sukcesu naszych piłkarek ręcznych. Oto na naszych oczach pisze się prawdziwa historia. Jest to po raz pierwszy, że nasza drużyna piłkarek ręcznych nie tylko wygrała, została mistrzynią Częstochowy w piłce ręcznej, ale również zakwalifikowała się do turnieju finałowego województwa śląskiego, więc super, bardzo się cieszę, serdecznie dziewczynom gratuluję. Awans do czwórki najlepszych szkół w województwie śląskim, które wywalczyły, jest pierwszym takim osiągnięciem w historii szkoły. Tak, mamy pierwsze miejsce, jedziemy dalej. Tak, jesteśmy zadowolone. Należy im się szacunek, włożyły w to dużo wysiłku, jednak dzisiaj my byłyśmy lepsze, no ale taki jest sport, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Należy pamiętać, że aby dostać się do finału, droga nie była prosta. Szczypiornistki Norwida pokonały w meczu Będzin 16-2 oraz Sosnowiec 8-6. Muszę przyznać, że jej wykład się przydał, ale ciekawe, co o tym sądzą inni. Po sukcesie pierwszego wydarzenia zorganizowanego w ramach akcji Wejdź do gry, organizatorzy przygotowali kolejne spotkanie. Na pewno dzięki uczestnictwu w poprzednim wydarzeniu, jak i tym, na pewno dało nam to dużo do myślenia i na pewno te plany, które zostały tutaj powiedziane, wdrożymy w nasze życie. Zacznij się rozwijać, spełniać marzenia i dążyć do osiągnięcia swoich aspiracji. To temat wykładu poprowadzonego przez Joannę Iskierkę, która wystąpiła przed uczniami naszej szkoły. Podpowiadają, co dalej robić, czym się kierować i na czym się skupić. Myślę, że niewątpliwie wielu beneficjentów tego projektu wydarzenia Wejdź do gry na pewno z tego skorzysta i będzie to dosyć dobry skutek. Chcecie realizować swoje marzenia, to jest tak naprawdę duża praca przed wami samymi, dopiero jak sami uznacie, że warto, to wtedy takie wykłady mogą tylko stymulować to, co chcecie robić. W ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii powstało 506 projektów, a Wejdź do gry uplasowało się w ścisłej czołówce. Serdecznie gratulujemy sukcesu. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam do polubienia fanpage'a Norwid TV na Facebooku i do zobaczenia za miesiąc.